Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na taki haul zakupowy. Będzie to haul z Biedronki, z Action, z Pepco, z Jawy. I chyba tyle. I z lokalnego sklepu oraz lokalnej hurtowni. Zapraszam do oglądania. Pierwsza część to będą produkty z lokalnego sklepu. I tutaj upolowałam taką piękną świecę o zapachu drzewa sandałowego. Bardzo ładnie pachnie. Ona kosztowała 9 zł. Zobaczcie, tak wygląda. Jest to świeca w szkle. Niestety jest już ciemno, więc światło jest jakie jest. Bardzo pięknie pachnie. Kupiłam też bańki mydlane. I one kosztowały bodajże złotówkę, jeżeli się nie mylę. Dwa złote. Upolowałam także taką piankę do włosów. Już ją kiedyś miałam, bardzo dobrze mi się sprawdziła, na długo starczyła, świetnie utrzymywała moją fryzurę. Również mam dwa bloki. Techniczne na takich zawsze rysuję. Tak by the way, jeżeli chcecie zobaczyć trochę twórczości artystycznej z mojej strony, to zapraszam Was na mój drugi kanał. Link będzie w opisie. Kolejnymi rzeczami są produkty z Biedronki. I tu mam tak naprawdę dwie rzeczy. Farby akrylowe z firmy Kajet. Ich jeszcze nie miałam. Tutaj mamy 24 kolory i na drugim moim kanale będzie test. Jak również mam takie duże podobrazia, które dzisiaj stanowią tło, ponieważ pod spodem jest moje brzydkie biurko, które mi się nie podoba do nagrywania filmików. Również z Kajet. One kosztowały 24,99 za dwie sztuki. Taka wspaniała promocja, podobnie jak te farby. Jeszcze z lokalnej apteki pokażę Wam Dermosan. To jest mój ukochany krem od lat, półtłusty. Wspaniale mi się sprawdza, dobrze nawilża, chroni przed promieniowaniem słonecznym. 16,38 wystarczy na 2 miesiące, jeżeli stosuję go 2 razy dziennie. Wspaniały krem. I z lokalnych takich sklepików to wszystko, pora na Action. I tutaj stwierdziłam, że kupię torebki prezentowe, ponieważ w tym roku chcę kupić po prostu prezenty dla bliskich mi osób. I tutaj znalazłam taką przepiękną torebkę For You. Niestety gdzieś mi się zawieruszył paragon, spróbuję go poszukać. Na chwilę obecną niestety nie mam paragonu, ale ta torebka kosztowała około coś ponad 3 zł. Pomiędzy 3 a 4, nie pamiętam, czy 3,95 czy 3,49, coś takiego. Bardzo mi się podoba i na pewno będzie dla wyjątkowej osoby. Tutaj jest taka torebka w gwiazdeczki niebieska, również śliczna. I tutaj jest napis Let's Celebrate, czyli świętujmy, co w sumie może nie być najlepsze do prezentów takich świątecznych, ale może przyda się na urodziny na przykład. Trzecia torebka wygląda tak. Ona jest z napisem With Love. I szczerze powiedziawszy, nie wiem jak Wam, ale moim zdaniem najcudowniejsza jest ta. Jak będę w Action, a jeszcze będzie taka torebka, chętnie sobie ją kupię jeszcze. Przynajmniej w dwóch egzemplarzach, bo jest naprawdę cudowna. Kolejną rzeczą jest taki piękny kozel. Widzicie, jeszcze większość rzeczy nie jest rozpakowana. Haul jest dosyć świeży. To jest taki mięciusi kocyk z polisteru, poliester. On kosztował 29,95. Bardzo mięciutki, przyjemny. Powiedziałabym, że jest dość cienki, ale tak uwielbiam, jak coś jest mięciusie. A tu jest w ogóle, zobaczcie, jest taki śliczny kolor, szary, neutralny, więc będzie do wszystkiego pasował. Ja w tym roku stwierdziłam, że na święta
Nie chcę czerwonych koce, tylko właśnie szare, bo są takie neutralne i pasują na cały rok. Kupiłam również dwa opakowania słuchawek. 3,95 sztuka. Tutaj jak widzicie są czarne, tutaj wziąłam takie niebieskie. One są świetne, bo można rozgłosić sobie muzyczkę i nie słychać jej w tle, więc ktoś nie będzie słyszał, po prostu słuchał tego, co my. Jeżeli ktoś sobie nie życzy, jakby, żeby ktoś z otoczenia słyszał na przykład, czego słuchamy, albo ktoś po prostu jest wrażliwy i nie chce słyszeć głośnej muzyki w czyichś słuchawkach, to bardzo polecam. Znalazłam również taką paletę, ona kosztowała około 70 zł, coś takiego. No, paleta jak paleta z plastiku. Nic specjalnego, nie ma co się rozwodzić. Ale mam tutaj jeszcze więcej artykułów plastycznych. I na przykład z tej samej firmy Van Bleiswijk Holland. Ups, nie mam pojęcia, jak to się czyta. Mam też takie ładne pastele suche. Lub też, jak kto woli nazywać, pastele miękkie. Mam miękkie pastele. Mam nadzieję, że to nie są olejne, bo mam. Tu są 24 kolory i trzeba to rozciąć. Jak widzicie, jest wszystko zabezpieczone. I zastanawiam się, czy teraz mam to otworzyć? Nie, nagram z tego po prostu test. Jeżeli ktoś będzie ciekawy, zapraszam tam, a ja nie przedłużam, lecę dalej. Również wzięłam sobie takie pastele metaliczne. One kosztowały bodajże 4,95 czy coś koło tego. Nie ma żadnego zabezpieczenia, co mi się średnio podoba. Pastele wyglądają tak, moim zdaniem bardzo piękne, metaliczne kolory, widać błysk. Również chętnie zrobię z tego test na kanale, oczywiście tym drugim, bo tutaj będą tylko filmiki beauty i takie hole właśnie. Na razie natomiast sztukę przerzuciłam na drugi kanał i nigdy nie miałam jeszcze pasteli metalicznych, więc chętnie wypróbuję. Również wybrałam sobie takie brush peny, one kosztowały chyba też około 4 złotych niecałych, nie jestem pewna, ale stwierdziłam, że chcę je przetestować i było kilka wersji. Były na przykład wersje z takimi fioletowymi odcieniami, były wersje z ciemnoniebieskim odcieniem. Ja postawiłam na ten, ponieważ lubię zielony, lubię jasny niebieski, stwierdziłam, że chcę ten. Wybrałam też takie brusze, pędzle. Wybrałam pędzle, ponieważ już miałam takie podobne. Świetnie mi się sprawdziły i takie pędzle uważam, że to są najlepsze tanie pędzle. Chociaż zobaczcie, jak wygląda ten niebieski. Trochę gruby, jak dla mnie. I to nie wiem, czy to widzicie, ale to włosie jest trochę takie, moim zdaniem, nie za bardzo ulizane. To są pędzle. Nie jest napisane z czego. Pewnie jakieś sztuczne tworzywa, ale nie wiem jakie. Pewnie. Oczywiście bardzo mi się też podoba kolorystyka, bo są naprawdę piękne. Ja uwielbiam, jak coś jest kolorowe. Kolejną rzeczą, jaką wzięłam, to są niemieckie takie zakreślacze. Wzięłam je ze względu na to, że kosztowały około 4 zł, a był mi potrzebny ten niebieski. Różowego takiego jeszcze nie mam, a te się zużyje, więc spoczko. I wzięłam sobie taki zestaw za około 14 zł, 30 sztuk. Zobaczcie, jakie są cudowne. One się pod lampą będą teraz mienić. No nie zasłania niestety tej lampy.
Spróbuję jakoś tak, żeby Wam za bardzo nie świeciło to po oczach też. One się mienią tak holograficznie. Te odcienie może to nie być widać, ale to jest też takie różowe złoto z nutą brązu. To jest taki miedziany. Tu jest taki ciemniejszy też miedziany. Tu jest czysty brąz. Czern... Nie wiem po co mi czarne taśmy, ale dla takich pięknych, cudownych, naprawdę... No, chciałam po prostu je mieć. I były jeszcze w wersji z niebieskimi, zielonymi i takimi kolorami właśnie, ale stwierdziłam, że ja nie chcę ich. Tutaj chyba też za około 4 zł były takie gumki. Ja uwielbiam takie puchate. Dobrze mi trzymają włosy. Mięciusie, elastyczne, także wspaniałe. Na pewno uważam, że będzie mi się je bardzo wygodnie nosić. I kupiłam też zestaw takich podgrzewaczy, 18 sztuk. I one, nie jestem pewna, czy kosztowały około 5 zł? 6? Coś, bardzo niska cena. Ale powiem Wam, że jak wyciągałam wszystko z torby, to wcześniej już wąchałam te podgrzewacze i stwierdziłam, o, niespecjalny zapach, taki delikatny. Wyciągnęłam, słuchajcie, wszystko i dosłownie mocno pachnie to. Zobaczę, jak się będzie sprawdzał, jak już zapalę, ale myślę, że to będzie hicior na święta. Z rzeczy z Pepco wybrałam sobie kilka rzeczy takich podstawowych jak dla mnie. I na przykład tutaj mam taką latarnię. I polowałam już na nią jakiś czas, to jest za 30 zł. Bardzo chciałam po prostu, żeby stanowiła tło do mojego bullet journalu, żeby do środka założyć jakąś świecę i ją zapalić. Bardzo mi się podoba ta latarnia. Drewniana również ma tutaj coś, taki gruby sznur, linę i można ją po prostu nosić, więc jak zabraknie światła, czemu nie? Trochę przenosimy się do dawnych czasów, wiecie, tak się chodzi z latarenką. Bardzo piękna i naprawdę będę z niej korzystać. Z rzeczy świątecznych mam takie cudowne opaskę śliczną, 8 zł. Mam już jedną opaskę z porożem Renifer, ale stwierdziłam, że chcę też taką, bo jak tylko zobaczyłam, to nie mogłam się oprzeć. A jeszcze w Action za niecałe 18 zł widziałam kapcie z Reniferkiem, ale na razie już ich nie kupiłam, bo moja psinka ma taki okres w swoim życiu, że gryzie wszystko, co napotka na swojej drodze. Na czele z moimi kapciami, więc wolałam nie ryzykować. Kupiłam również taką świecę, jeszcze nieodpakowana z tej folii, Spices and Love. Taki łagodny, delikatny zapach za 5 zł. I to jest... Oczywiście nie mam pojęcia, jaki zapach. Jest jakiś kwiat, ale ja nie mam pojęcia, jaki to jest zapach, przykro mi. Może ktoś się zna lepiej na kwiatach, to mi oświeci w komentarzu. Kupiłam taką garść, że tak powiem, za 5 zł. Takich gumek, bo ja często jak chcę robić loki, to plotę sobie warkocze, ktoś mi plecie po prostu warkocze i na piankę, właśnie tą moją ulubioną, co Wam pokazywałam, ona była świetna, bo bez pianki to się tak nie trzymało, plotę sobie warkocze. Plotę. Układam. I tu mamy 5, 8, 10, 12 takich. I 2, 4, 6, 8, 10, 12. Czyli mamy 24 sztuki za 5 zł. Naprawdę uważam, że się opłaca. Piękne wykonanie. Takie błyszczące, śliczne. Osobiście bardzo mi się podoba, bo czarna gumka do wszystkiego pasuje. Uwielbiam również te takie brokatowe
srebrne nitki. I właśnie to mi pomaga przy warkoczach, bo potem jak je rozplatam, to wychodzą ładne loczki. Była również taka promocja. No w każdym razie bardzo tania cena, 7 zł za 2 sztuki rękawiczek. Takie neutralne oraz takie różowe. Szary wszędzie przejdzie. Akurat na moją rąsię. Całkiem mięciusie, ciepłe, przyjemne bardzo. I takie właśnie, ojejku, jak ja lubię szary kolor w ogóle. Ja uwielbiam szary kolor. Bardzo mi się podobają, bardzo polecam. Piękne. Co tu jeszcze mamy z Pepką? Mamy takie dwie ozdoby. Nie mogłam się zdecydować, którą wziąć. Ponieważ tak do mnie przemówił ten bałwanek, a z drugiej strony był taki uśmiechnięty renifer. I zobaczcie tylko. No jak się nie zakochać w takich ślicznych kuleczkach. I w środku jest taki śnieżek, i jest takie czerwone, i takie zielone. Ja uwielbiam takie świąteczne. I to kosztowało 5 zł za sztukę. Nie wiem jak wam, ja uwielbiam takie ozdoby. I to jest trzecia kulka, jaką mam. Już będą chyba ostatnie dwie rzeczy z Pepką, jeszcze nie otwierane. I to są pewnie, każdy zgadnie co to jest. To są kubki, ale niezwykłe kubki, bo kubki świąteczne. Tutaj mamy za 5 zł 350 ml. Uważam, że piękny kubek. Czaiłam się już na te kubki, ale nie mogłam ich kupić w zeszłym roku, więc kupiłam w tym. Cudowne. Na święta jak znalazł. Ostatnimi rzeczami z tej torby są rzeczy z drogerii Jawa. I tutaj udało mi się znaleźć ten wspaniały lakier, który ja zużyłam już jeden. To jest Vipera Polka i... Nie wiem ile kosztował. Ja znajdę tu paragon. Niestety nie mam już paragonu. Przykro mi bardzo, nie mam już paragonu. Tutaj nie ma ceny akurat. Ale podejrzewam, że około 3,50 kosztował, bo z 2 lata temu kupowałam i tyle kosztował. Uwielbiam za ten brokat cienki i taki właśnie większy, takie cekinki. Wspaniale się sprawdza i na okazje takie bardziej, że tak powiem, no na uroczystości po prostu. Do wszystkiego pasuje i na co dzień i też jak się, w przeciwieństwie do ciemniejszego lakieru, jak odpadnie, to tak mocno tego nie widać. A kolejny lakier to jest prezent dla mojej mamy na święta już kupiony, to jest Golden Rose Extreme Gel Shine. On kosztował około 7,750, coś takiego. Mama uwielbia takie brązowe odcienie, więc stwierdziłam, że jej taki wezmę. Wzięłam sobie również na spróbowanie maseczkę z Eveline, rewitalizującą. Ona jest, jak widzicie, za 3,50. Awokado, kokos, jagody acai i oliwa z oliwek. Wypróbuję. Firma Cruelty Free. Tym bardziej bardzo polecam. Nawet jest znaczek. Cruelty Free and Vegan, widzicie? Co jest świetne. Na pewno przetestuję i dam wam znać. A to było tak dosłownie troszeczkę jakby uchylone. Uchyliło mi się w torbie i ma bardzo mocny zapach. To jest peeling. 95% składników pochodzenia naturalnego. Jest to peeling z ziaj, ananasowy trening skóry. Pielęgnujący sorbet do ciała, antycelulitowy. Niestety, ale moja skóra się popsuła, ma jakieś krostki. Za ten peeling dałam 11 zł. On pachnie mi jak szampon do włosów, nie pachnie mi ananasem. Wiecie, on mi nie pachnie ananasem, widzicie? Taki przezroczysty, bardzo lekko żółtawy. Taki żółty, żółto-zielony. Coś takiego. Zobaczę jak się będzie sprawdzał i dam wam znać. Natomiast, no jeżeli chodzi o...
O działanie to mam naprawdę szczerą nadzieję, że mi pomoże na moją skórę. Jeszcze z jednego sklepu upolowałam takie świece zapachowe z Bispolu. To jest zapach White Flowers i kosztowało 6,20. Tutaj mamy lilak i antitabak, one kosztowały 6,50. A tutaj już, jak widzicie, dwie świece stąd już uciekły i to są delikatne podgrzewacze, delikatny zapach podgrzewaczy z kwiat mandarynki. To kosztowało 2,90 i uwielbiam te świece zapachowe, bo nawet jak nie pachną, nie pachną, co ja gadam, jak nie świecą, to pięknie pachną i cały pokój się po prostu wypełnia tym zapachem, jak się wchodzi do pokoju, na przykład z podwórka, wchodzi się z powrotem do domu i po prostu czuje się, o, coś pięknie pachnie, a to właśnie te świece. Także cudownie. I jeszcze z hurtowni lokalnej kupiłam takie dwa kremy. Jeden z Joanny. Te świece są wszystkie z Bispolu oczywiście. To jest krem Czarna Róża 6,24. On wygląda w ten sposób. Jeszcze go nie miałam okazji użyć. Taki średnio gęsty, nie jest jakiś rzadki. Nie czuję tu róży. Szczerze mówiąc. Delikatny. On jest chyba na bazie gliceryny. Zobaczcie skład. Tak, ma glicerynę w składzie. I powiem Wam szczerze, że ten zapach róży jest bardzo, bardzo delikatny. Nie wiem czemu, ale mi się to skojarzyło z zapachem świeczki. Takiej, wiecie, zwykłej, bezzapachowej z parafiny czy z czegoś takiego. A to jest krem do rąk też o zapachu róż. I ten zapach róż jest bardzo słodki. I on ma. Ja wąchałam mgiełkę o tym zapachu i parfumetkę też. On ma 30 ml. Może zerwę cenę, bo to jest na prezent dla kogoś. Nie, to jest 50 ml, przepraszam. Mój błąd. I lepiej zerwę tę cenę, ponieważ to jest na prezent dla kogoś. I może lepiej, żeby tej ceny jednak nie było. I ostatnią rzeczą tutaj jeszcze Wam pokażę plastry do skóry wrażliwej, do depilacji twarzy. Tu jest wyciąg z aloesu. Ja kiedyś miałam inne plastry, natomiast teraz wzięłam te z Joanny. I no niestety mam wąsik. I trzeba sobie z nim jakoś radzić. I miałam kiedyś z Avonu ten krem do depilacji twarzy. On był strasznie piekący, a to była loteria, czy mi usunął włoski, czy nie, bo raz usuwał, raz nie, więc jeżeli ktoś mnie ogląda ze względu na Avon i widział jakieś moje przeglądy katalogu lub denko, w którym zużyłam właśnie, a właściwie wyrzuciłam ten krem do depilacji, to wiecie, że go nie polecam. I naprawdę już ostatnią rzeczą, bo jeszcze obok Actiona, gdzie byliśmy, była taka jakby mini, taki mini sklep z biżuterią. Biżuteria srebrna. Taurus. Wszystko fajnie, pięknie. Z tego, co się dowiedziałam, to jest stal chirurgiczna. Zobaczcie, kupiłam dwie pary kolczyków. Zobaczcie, jakie one są cudowne. Pierwsze to są takie. To jest odcień złota. Mają takie, widzicie, kurcze, nie widać w tym świetle. Takie jakby korony trochę. I po prostu ta cyrkonia się trzyma w środku. Tutaj jeszcze z tej strony
Mało takie plastikowe zabezpieczenie, chyba po to, żeby w ucho nie uwierało po prostu. A drugie to są takie kryształki. To już jest kolor srebrny. One wyglądają w ten sposób. Tutaj jest taki kryształek i mamy takie piękne szafirowe cyrkonie. One są po 27 zł, te drugie chyba też, tak. Obie pary po 27 i na jakieś wyjście, ponieważ jest to stal chirurgiczna, to ja mogę nosić i metal, ale stwierdziłam, że chcę kupić coś bezpieczniejszego, co na 100% nie zczernieje, nie podrażni moich uszu, które ostatnio są jakieś wrażliwe. Uważam, że bardzo piękne na Sylwestra czy na jakąś większą okazję. Takie kolczyki idealne, moim zdaniem, czy na ślub do kogoś, czy na jakąś imprezę, nie wiem, można spokojnie, nie wiem, na przykład na komunię, jak zaprasza ktoś. A te idealne, moim zdaniem, na studniówkę, chociaż ja studniówkę już dawno miałam, jakieś imprezy typu Sylwester. Może jakieś gale. Uważam, że są wspaniałe i na pewno bardzo mi pasują, ponieważ już się przymierzałam. Kochani, w tym filmiku to wszystko. Oczywiście, jeśli Wam się podobało, zostawiajcie łapki w górę, komentarze. I jeżeli nie chcecie ominąć moich filmików, a gwarantuję, że będzie takich więcej i to w niedługim czasie, ponieważ są święta, Black Weeks i wiecie, impreza, to zostawiajcie subskrypcję, będzie mi bardzo miło. Jeżeli skomentujecie moją twórczość, co Wam się nie podoba, co Wam się podoba, wiecie, co Wam się, czy jakieś polecenia Wam się przydały. Jeżeli oczywiście chcecie, to tutaj zostawiam wszystkie linki. Tam, gdzie po prostu mogę zostawić jakiś link do sklepu, to Wam zostawię. Jeżeli nie znajdę paragonów, no to prawdopodobnie poszukam w internecie, czy ceny są mniej więcej aktualne i gdzieś tam podlinkuję je w opisie i chyba tyle. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!